Witam. W tym filmie pokażę Wam, jak obsługiwać plugin Treasure Chest. Jest on bardzo przydatny na serwerach FreeBuild lub Survival, jak tam sobie chcecie. Umożliwia on branie raz lub wiele razy ze skrzynek pewnych itemów. To jego działanie. Skrzynka czasowa. Bierzecie raz na przykład na... No, mi pisze, weź swoje itemki. No. Poczekaj do następnego dnia, bo jest ustawiona na jeden dzień. To jest losowy przedmiot. Bierzecie raz i... Raz, nie, można ustawić też czas nawet. No mam motykę, ustawiłem resztę. No czym co teraz? No nic. Nieograniczony item. No to jest chyba logiczne, nie? Bierzecie tu i macie ciągle. Teraz pokażę Wam, jak zbudować takie skrzynki. Najpierw... Ja mam plugin LWC, więc muszę go, ją od, zabezpieczyć, bo oni później nawet użyć nie będą tego mogli. Więc wpisuję cremove. To będzie skrzynka czasowa. Czyli ty wrzucę coś, no nie wiem, na przykład stone. Na początku musicie coś wrzucić, zanim ustawicie. Ustawienie po prostu jej skrzynki, to musicie na nią patrzeć tylko. Wpisujcie chest set. I tyle. Teraz trzeba będzie wpisać tylko chest set forget. Tutaj ile dni, na przykład jeden ja mam. Po spacji ile godzin, ja 0. Ile minut po spacji, 0. Ile sekund, 0. I jest ustawione. Teraz wezmę sobie raz. No, już tutaj nic nie ma. Teraz jak chcecie ustawić to, co nam się, to co mi się wyświetla na tak żółto-pomarańczowo, powiedzmy, to wpisujecie chest set msg spacja 1 spacja, no nie wiem, bez itemki. No i już mi pisze, że ty już zbrałeś z tej skrzynki. Napiszę message 2. Poczekaj jeden dzień. No i poczekaj jeden dzień, pisze. No i tak ciągle będzie. Następną skrzynkę zrobimy jako losowanie itemu. Wrzucacie kilka itemów. Nie wiem, ja miałem tam narzędzia akurat. Nie wiem, jeden ten, to i to. Powiedzmy jeszcze tą motykę wrzucę. Teraz robicie normalnie chest set, set, jest zapisana teraz chest R, ile jest przedmiotów? 4, czyli z 4 nie wiem ile chcecie, żeby ktoś wylosował, na przykład ja wybiorę 1 i klikam 1. Teraz z tego, no wylosował mi motykę i tak możecie, nie wiem, chyba do 10 wziąć, do 10 przedmiotów w skrzynce. Możecie tak losować. No, ostatnią skrzynką jest nieograniczone itemy, na przykład nie wiem, co zrobię sobie z dirtu, żeby mieli dirt. Wrzucam jednego dirta na przykład. Wpisuję chest set i teraz chest up, czyli unlimited. No jest już nielimitowana, możemy sobie przeciągać ciągle. Nie wiem, taki głupie to jest po prostu. Czasami można ustawić. No i to by było na tyle. Ja tych skrzynek jeszcze nie streamowałem. Jak wy macie plugin taki, to możecie, znaczy musicie odbezpieczyć skrzynkę, bo ich gracze nie będą mogli. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Jak chcecie, to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i piszcie, czy podoba Wam się i mam kręcić dalej z takich pluginów. No to cześć, pa.